co jej tyle schodów? To jej dzienny trening? Ochrona przed obcymi. Na pewno nie ma ochoty na zbyt częste odwiedziny. I tu się mylisz. Ogromnie miło was widzieć. Co tu robicie? Sprawdzamy, co u naszych przyjaciół. I czy nie wypowiadasz kolejnych złych życzeń? Złych? Nigdy nie było lepiej. Przynajmniej u mnie. Zapraszam, wszystko sobie obgadamy. Mój robot was do mnie zaprowadzi. Wow! Pisarze aż tyle zarabiają? Nie wiedziałam, ale z drugiej strony jeszcze tydzień temu nie wiedziałam, czym jest praca. Alo, szafirowa wróżko, nic wam nie jest? Chyba sama sobie odpowiesz na to pytanie. To klatka odporna na magię. Człowiek nie ma pojęcia o takich rzeczach. Za to Drew Charles wie o wiele więcej, niż wszystkim dookoła się wydawało. Fajny pilot. Od czego? Od wszystkiego, więc nie dotykać. Ładnie tu u mnie, co? Masz specyficzny gust. Wiem. Bije ode mnie sukcesem, a i potęgą. A to wszystko zawdzięczam tobie. Mnie? No tak. Chcesz, żebym wyjaśniła dlaczego? Czeka nas kolejna nużąca historia. Siedź cicho. Jestem najlepszą pisarką na świecie, a wy możecie mnie słuchać za darmo. Powinnam brać za to pieniądze, ale odpuszczę, bo muszę to z siebie wyrzucić. Pamiętasz, jak pokonałaś Willa, czarnoksiężnika, i poprosiłaś radę o przysługę? Tak. Zapytałam przewodniczącą, czy możesz przez chwilę zostać w mezmerze. Bardzo ci na tym zależało. Nie mogę uwierzyć. Coś niesamowitego. Masz rację. To prawda, bo potem okazało się, że mezmer tak naprawdę jest moim domem. I zawsze tak było. Przecież to niemożliwe! A, jednak nic nie jest niemożliwe w świecie pełnym magii. Chodzi o to, że ja nigdy nie byłam człowiekiem. A teraz, dzięki Barbie, wszystko sobie przypomniałam. A zwłaszcza to, jak bardzo marzyłam o tym, żeby zniszczyć mezmer! Co się dzieje? Widziałaś Tytana? A moich braci? Tytan podobno coś wie. Centaury? W mezmerze? Wiesz, że to niemożliwe. Nie widzieliśmy ich, Leo, ale czuję, że coś jest nie tak. No raczej, ktoś wezwał szafirową wróżkę. Tak, właśnie o to chodzi. Niedobrze. Drew, a co dokładnie ci się przypomniało dzięki mnie? Zaraz pokażę. Szafircie? Chwila! Tylko ja tak do niej mówię! Co mi zrobisz? Poproszę kolejne wspomnienia.